Po tym cudownym występie przyszedł czas na Natalię Zabielską. Duże brawa i zapraszam. Kochanie, okej. Okay. My zaczniemy. Zapytam cię, ile masz lat? 15. A do której szkoły chodzisz? Do zespołu szkół imienia Bohaterów Narwiku. A od ilu lat już śpiewasz? Generalnie sama uczyłam się śpiewać. Nigdy nie chodziłam na żadne lekcje i jest to mój pierwszy występ przed publicznością. O, gratulacje. Wielkie brawa. Nie ostatni. Słuchaj, widziałam wyraźnie, że się ucieszyłaś, że utwór dobiegł końca. Po prostu straszna trema, jako że pierwszy występ i nie wiedziałam do końca też, jak zachowywać się. No właśnie, właśnie. To troszeczkę prywatnie, no ale rozumiemy, to jest taka specyficzna sytuacja. Powiem tobie tylko taką techniczną uwagę, żeby cię zachęcić na przyszłość, żebyś się kształciła, no bo masz naprawdę kawał głosu i to warto w to zainwestować czas. Otóż źle się miksujesz, no, skoro pierwszy raz śpiewasz do mikrofonu, to
Masz, w ogóle trzymasz go od początku dosyć daleko. Rozumiem, że potem, gdy są te silne, wysokie dźwięki, no to to jest oczywiste, ale zaraz po nich są te niesłyszalne, są te niskie, w niskiej tonacji i wtedy musisz sobie przesunąć mikrofon, bo nie słyszymy, po prostu źle miksujesz. Ale to taka jest droga do tego, żeby ewentualnie w domu, ćwicząc, nagrywać siebie i odsłuchiwać. Wtedy sama dojdziesz do tej konkluzji, co trzeba robić technicznie. A poza tym, no super, naprawdę głosisko takie, że hej, ta góra do pogratulowania i może troszeczkę w ruchu więcej dynamiki, bo jest dynamika w podkładzie i w twoim głosie, a stoisz jak wryta, jak słup soli. Także pomyśl sobie, polecam lustro, bo w lustrze wiele rzeczy widać. Trzeba sobie po prostu w lustrze ćwiczyć i nagrywać, i odsłuchiwać, i będzie super. Jeszcze oddaję tutaj naszej przewodniczącej jury. Słuchaj, przepiękny głos masz, przepiękny, naprawdę. I ja naprawdę widziałam, że ty pierwszy raz śpiewasz do mikrofonu. I bardzo, bardzo byłam z tobą. Zobacz, jaka sytuacja, że jak masz te mocne dźwięki, też nie miksuj, że aż tak. Bo zobacz, ten głos nagle potem znika. Przy mikrofonie takim, do któregoś dynamicznym, którego śpiewasz, bardzo blisko. Nie tu, bo popatrz. A jak masz ten, przy running, ten, gdzie masz dół, to ty robisz taką odległość, a ty musisz mieć tak, jakbyś miała wręcz usta dotykały. I wtedy nie naciskać dźwięku, tylko go puścić i on wówczas pójdzie dobrze. Bo jak jest za nisko, to bliżej mikrofon. Więcej powietrza, a mniej nacisku. Bo to wtedy będzie. A poza tym kryształowy głos, świetny słuch, inaczej się ubrać na scenę, bo do tego running to nie musisz być w spodniach i w tenisówkach. Fajnie by było, gdybyś miała jakąś zwiewną sukienkę, jeśli mogę ci doradzić. I była z nami w komunikacji. I też to, co zawsze zwracam uwagę, żeby nie dyrygować ręką ciągle. Skupić się na tekście, co śpiewasz, a nie podkreślać, że wysoko i nisko. Dobrze, dziękuję bardzo. Wielki potencjał, oczekujemy następnych utworów. Tak, ja też uważam, że wielki potencjał i dużo intuicji w tym wszystkim twojej, skoro nie uczysz się, więc trzymam kciuki, żebyś zaczęła się uczyć i nas tutaj po prostu olśniła następnym razem całkowicie. Ja myślę, że powinnaś śpiewać i się uczyć, żeby rozwijać się naprawdę do roboty. Do roboty. W tej dziedzinie. Absolutnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i wielkie brawa.